Cześć, nazywam się Ania i witam Was na moim podcaście Przygotowania. Jest to miejsce, gdzie opowiadam zabawne historie z mojego życia, ale także zapraszam ciekawych gości, którzy dzielą się z nami swoimi przygodami. Nowe odcinki ukazują się co piątek i możecie je odsłuchać na Spotify oraz na YouTubie. Dzisiaj czas na odcinek numer 19, który jest odcinkiem solowym. Opowiem Wam dzisiaj o osobach, które udało mi się poznać w czasie moich samotnych wyjazdów. Zapraszam! Szykując się do swojego wyjazdu na urlop, pomyślałam, że opowiem Wam o kilku znajomościach, które zarwałam w czasie moich samotnych podróży. Okoliczności, w jakich się poznaliśmy, były bardzo ciekawe, a w niektórych nawet przypadkach zabawne. Z części osób utrzymujemy kontakt do dzisiaj. Ja bardzo lubię podróżować sama, ponieważ mogę robić wszystko to, na co mam ochotę, nie trzeba z nikim iść na kompromis, ale mam też czas, aby pobyć sama ze sobą, przemyśleć kilka rzeczy. Akurat tak się składa, że czasami takie samotne podróże kończyły się podjęciem poważnych decyzji, jak na przykład zrezygnowanie z pracy, która mnie wypalała, czy zakończenie trochę toksycznych relacji. Teraz przedstawię Wam historie związane z 5 osobami, które właśnie poznałam. I na początek jest historia o Keiko. Był pierwszy tydzień mojego pobytu w Magdeburgu na wymianie studenckiej w Erasmusie i z koleżanką w niedzielę wybrałyśmy się do miasta, co zjeść. A w Niemczech, jak to w niedzielę, sklepy są pozamykane, ale restauracje działają. Ale jakoś w tamtym momencie nie było dużo osób, prawie nikogo nie było w mieście, ale tak z oddali zobaczyłyśmy dziewczynę, która do nas tak w popuchu przybiegła i łamaną angielszczyzną zapytała: Sorry, where is toilet? My pokazałyśmy jej taką toaletę miejską, którą widziałyśmy, ale jakby zaznaczyłyśmy, że nie jesteśmy pewne, czy to miejsce jest otwarte, ale ona podziękowała i na obcasach pobiegła dalej. W kolejnym tygodniu rozpoczęły już się zajęcia na uniwersytecie, ale na początku był taki dzień integracyjny. Mieliśmy pokazowe zajęcia z języka niemieckiego i wyobraźcie sobie, jakie było moje zdziwienie, gdy właśnie ta dziewczyna od toalety weszła do naszej klasy. Jak tylko nas zobaczyła, to bardzo się ucieszyła, przybiegła i usiadła obok. Okazało się właśnie, że nazywa się Keiko i jest z Japonii. Niezbyt dobrze mówiła po angielsku i niemiecku, ale używała takiego słownika elektronicznego, małego komputerka do komunikowania się z innymi. Ale najlepsze jest to, że my dogadywałyśmy się bez słów. Potem na zajęciach z niemieckiego pomagałam jej, bo ona kompletnie nic nie rozumiała. Te zajęcia były zera, więc ja już tam miałam jakieś podstawy. Ale no, to było ciekawe. Też to była moja taka pierwsza styczność z osobą z Japonii, właśnie z Azji i te takie jej charakterystyczne, powiedzmy jak z mangi, miny czy dźwięki wydawane na przykład jak się dziwi, były tak nowe dla mnie, ale tak jak wspomniałam, mimo tej bariery językowej czy kulturowej, kolegowałyśmy się, wybraliśmy się raz całą grupą obcokrajowców na zorganizowaną wycieczkę do Berlina i tam właśnie z Keiko aż 3 razy chyba się zgubiłyśmy, bo raz zwiedzałyśmy coś i Keiko chciała kupić pamiątki, nasza grupa uciekła, potem znowu jakoś tak wyszło, a na końcu to miałyśmy się dostać na dworzec kolejowy, z którego całą grupą mieliśmy wrócić na takim bilecie zbiorowym do Berlina, ale okazało się, że byłyśmy nie na tej stacji, to trzeba, ale na szczęście Keiko się dopytała, jak mamy dojść i właśnie to było fajne u niej, że mimo, że ten angielski był bardzo podstawowy, to ona nie miała problemu z tym, żeby pytać o drogę, a ja na przykład miałam taką blokadę, w sumie do dzisiaj nie lubię za bardzo się pytać. Chciałabym sama sobie wszystko znaleźć, no ale czasami człowiek jest zdesperowany i nie ma wyjścia. W tym przypadku też na szczęście trafiliśmy na odpowiedni dworzec i dojechaliśmy do Magdeburga. Kolejna właśnie fajna historia związana z Keiko miała miejsce na takim wieczorku polskim. Co jakiś czas studenci z różnych krajów przygotowywali takie spotkania,
kulturowy, tematyczny, gdzie przygotowano trochę informacji o danym kraju, jakieś potrawy tradycyjne, ale też zabawy. U nas były to kopytka w wersji słonej i słodkiej, barszcz oraz mazurek. Przygotowaliśmy też takie zabawy andrzejkowe, na przykład topiliśmy wosk i przewidywaliśmy przyszłość. Przyszło bardzo dużo ludzi, w tym też Keiko ze znajomymi z Japonii. Pamiętam, że akurat to jakoś było chyba na początku roku, a ja na Boże Narodzenie byłam w Polsce i przywiozłam, wiadomo, troszkę rzeczy z naszego kraju, między innymi wódkę. I też ją wzięłam na nasze spotkanie wieczorku polskiego. Robiłam drinki dla naszych przyjaciół. Był to wściekły pies, czyli wódka, syrop maninowy i kropla tabasco. Powiem Wam, że zakochali się w drinku i w samej polskiej wódce. Może to też się wiąże z tym, że oni jedzą wasabi w Japonii, i które jest ostre, więc może te tabasco też im podpasowało. Z Keiko też chodziłyśmy razem na zajęcia z baseballu, które odbywało się w sali gimnastycznej ze względu na zimę. I na początku właśnie Keiko ćwiczyła na bosu, co było dosyć niebezpieczne, bo dużo biegaliśmy, wiadomo, odbijaliśmy kijem i po prostu ktoś mógł niechcący na nią nadepnąć, ale potem kupiła sobie buty sportowe, takie adidasy z futrem w środku, takie ocieplane, chyba na zimę, ale też mogła w nich chodzić i ćwiczyć. Niestety po krótkim czasie, po 3 miesiącach Keiko musiała wracać do Japonii, bo okazało się, że przyjechali oni tylko na taką krótką wymianę. Pod koniec spotkałyśmy się na pożegnalnym spotkaniu, wymieniłyśmy adresami mailowymi. Potem przez kilka miesięcy utrzymywałyśmy kontakt, wysłałyśmy sobie nawet takie paczki. Ja otrzymałam od niej zawieszkę na telefon i zakładkę do książki, a ja dostarczyłam jej kilka rzeczy. Nie pamiętam jakie dokładnie, ale na pewno była tam wódka. W sumie nie wiem, czy dotarła, czy nie została na przykład skonfiskowana na granicy, ale no, mam nadzieję, że jednak ją otrzymała. Teraz niestety kontakt się urwał. Ja po jakimś czasie zmieniłam adres mailowy, już nie miałam jej w kontaktach. Nie pamiętam, jak w ogóle on brzmiał, bo no, były takie literki typowo japońskie. Druga historia, druga osoba to Jin. Jin jest Chińczykiem i poznaliśmy się w Azerbejdżanie. Któregoś dnia dostałam wiadomość na couchsurfingu. Dla osób, które nie wiedzą, couchsurfing to taka platforma, na której ludzie oferują darmowy nocleg albo po prostu spędzenie razem czasu lub oprowadzenie po danym miejscu. I jak właśnie na tej platformie Jim napisał, że będzie kilka dni w Gandży i czy nie chciałabym wyskoczyć na jakąś kawę czy piwo. Ja oczywiście się zgodziłam, ponieważ chętnie spotykałam się z obcokrajowcami, właśnie w szczególności w Gandży. To zawsze była fajna odmiana i też mogliśmy porozmawiać o tym, jakie to Azerbejdżanie, jakie widzimy różnice i tak dalej. Pierwszy wieczór właśnie spędziliśmy we trójkę. Był Jin, Roxana i ja. Zabrałyśmy go do naszej ulubionej herbaciarni w parku. Też zaplanowaliśmy spotkanie na kolejny dzień. Akurat byliśmy we dwójkę. I tak już pod koniec naszego spotkania, gdy przegadaliśmy kilka godzin, w końcu stwierdziliśmy, że dobra, wymienimy się swoim Instagramem, Facebookiem, żeby mieć tam kontakt na przyszłość. I tak okazało się, że mamy wspólnego znajomego. A był nim Azerbejdżanin, brat mojego kolegi, który był z Gandży, ale pracował w Baku. No i też już zdążyliśmy się poznać. A co najśmieszniejsze, był on też kolegą z uniwersytetu Jina. Jin specjalnie dla niego przyjechał do Azerbejdżanu, żeby się po kilku latach spotkać. A dodatkowo ja wtedy sobie uzmysłowiłam, że przecież ja kilka dni wcześniej widziałam, jak właśnie Rauf dodał zdjęcie z jakimś Azjatą i napisał, że spotkanie po latach z moim kolegą ze studiów. I wtedy jak okazało się, że mam wspólnego znajomego, był to Rauf, to wtedy ja przypomniałam sobie, że właśnie ja nawet polubiłam to zdjęcie, ale po prostu nie połączyłam tych faktów. Dopiero po tych kilku dniach bardzo się śmialiśmy, stwierdziliśmy, że naprawdę świat jest strasznie mały. No i potem też od słowa do słowa wyszło, że on zaraz jedzie do Baku. Ja też stwierdziłam, że za kilka dni się tam wybieram, ponieważ moja koleżanka z Budapesztu, Esther, przyjeżdża mnie odwiedzić. No i też tak wyszło, w jakim hostelu się zatrzymujecie. No i okazało się, że zatrzymujemy się w tym samym hotelu, co Jin. I jak ja po tych kilku dniach przyjechałam,
to Ester już była u siebie w pokoju, ona miała pokój taki żeński, a ja wybrałam koedukacyjny i tak wchodzę do tego pokoju, patrzę i leży jakiś chłopak, no widać, że z Azji. Tak myślę, to jest czyli, no nie wiem. Mi tak ciężko odróżnić na przykład osoby z Azji, kto jest z Japonii, kto z Korei, kto z Chin. Niestety jakby nie znam jeszcze się aż tak dobrze. Ale właśnie okazało się, że oczywiście to był Jin. My wybuchnęliśmy śmiechem, stwierdziliśmy, że to naprawdę przeznaczenie nas prowadzi. I tak mieliśmy razem pokój wielosobowy. Spędziliśmy we trójkę super czas, to znaczy we trójkę, czyli Jin, Ester i ja. Pojechaliśmy razem na zorganizowaną wycieczkę oglądać wulkany błotne. Trafiliśmy też na imprezę do klubu nocnego, gdzie były między innymi panie do towarzystwa. Ale impreza była super, bo wybraliśmy się tam wielką grupą z hostelu i zajęliśmy cały parkiet. Muzyka była przednia. Potem każdy pojechał już w swoją stronę. Ja wróciłam do Ganży, a Ester do Budapesztu. Jin z kolei chyba pojechał dalej w swoją podróż. Wydaje mi się, że do Gruzji i Armenii. Po krótkim czasie los nas znowu połączył. Ja jechałam do Gruzji na trening związany z wolontariatem i okazało się, że Jin w tym samym czasie akurat był w tym kraju, tylko że on z Batumi jechał do Tbilisi, a ja ze strony Tbilisi jechałam właśnie w stronę Batumi, więc się minęliśmy. Ale okazało się, że ja po moim treningu wracałam do Tbilisi, a akurat to była ostatnia noc pobytu Gina w stolicy Gruzji, bo stamtąd miał potem lot gdzieś dalej. I tak zmarnowana po nieprzespanej nocy, ponieważ czekałam na wschód słońca, potem cały dzień drogi w maszrutce, w której no nie dało się spać, bo niestety nie miałam pasów, a kierowca jeździł dosyć nerwowo, więc za każdym razem tylko zamkałam oczy, prawie leciałam do przodu, jak hamowaliśmy nagle, ale ogólnie jak tylko przyjechałam, zostawiłam rzeczy w hostelu, to się spotkaliśmy z Jeanem. Była jeszcze moja koleżanka Polka ze swoim chłopakiem, więc super też spędziliśmy czas we czwórkę. Potem jeszcze się okazało, że Jean spodobał się 15-letniej Gruzince, która była fanką K-popu, więc mieli o czym rozmawiać, ale no, późno wieczorem już musieliśmy się zbierać i Jean na samolotami spać. Potem każdy już pojechał w każdą stronę, kontakt jednak cały czas mieliśmy i powiem Wam, że Jean nauczył mnie, jak odpowiednio przyrządzać zupkę z torebki, tak aby była smaczna i nieco zdrowsza. Bardzo oczywiście się śmiał, że nazywam je w Polsce zupkami chińskimi, ponieważ nie do końca one mają coś wspólnego z rzeczami, z pożywieniem, które się spożywa w Chinach. Ale wracając do zupki, to ponoć nie powinno się postępować zgodnie z instrukcją, czyli nie zalewać tego makaronu i przypraw wrzątkiem, tylko lepiej najpierw zagrzać wodę w garnku, potem wrzucić całą zawartość torebki, czyli ten makaron, przyprawy. Nie wrzeć, aż to się zagotuje, dodać na jakieś warzywka albo jajko i wtedy jest troszkę zdrowiej. Powiem Wam, że smakuje lepiej. Chociaż ja niestety lubię zupki z torebki, ale bardzo sporadycznie jem. I tak to jeszcze poza Kaukazem, powiem Wam, spotkaliśmy się z Jinem jeszcze raz. Była to moja przedostatnia podróż zagraniczna przed pandemią. Początek listopada 2019. Jin planował podróż po Europie. A ja czekałam na niego w Polsce, bo chciałam, żeby wpadł właśnie do Wrocławia. Akurat wtedy jeszcze tam mieszkałam. No niestety on nie otrzymał wizy Schengen, ale postanowił, że zwiedzi kraje tuż przy tej granicy. To jak ustaliliśmy, że możemy się spotkać we Lwowie albo w Kaliningradzie. Wymieniał jeszcze Białoruś, ale stwierdziłam, że to może być albo właśnie Rosja, Kaliningrad, albo Ukraina, Lwów, bo nie potrzebuje tam wizy, jest to przy granicy. No i tak akurat w czasie pobytu Gina na Ukrainie ja byłam w Maroko, ale jak wróciłam z Maroko, to po jakimś czasie właśnie on wybrał się do Kaliningradu i ja tam z przygodami oczywiście, bo najpierw przyleciałam do Gdańska, a potem z Gdańska jechałam BlaBlaCarem z Rosjaninem, ciężko nam było się dogadać, ale dotarłam na miejsce i spędziliśmy super razem weekend, była oczywiście zupka z torebki, ale przygotowana w odpowiedni sposób, grzane wino, akurat w moim przypadku bez alkoholu było super pyszne i zwiedzanie miasta kotów, a ja jestem pewna, że to nie było nasze ostatnie spotkanie i za jakiś czas znowu się spotkamy. Póki co Jin jest w Serbii i tam pracuje. Opowieść numer 3 dotyczy poznania
dziewczyny z Tajwanu, Jensień. I było to w maju 2019 roku. Wtedy się wybrałam do Grecji. Planowałam zwiedzić Saloniki, Meteorę oraz Atenę. Te dwa pierwsze miejsca miałam zwiedzić z moją koleżanką Eleni, która akurat mieszkała w Salonikach. Ale los chciał, że właśnie dostałam nową pracę. Weekend mogła ze mną spędzić, ale potem, jak mieliśmy właśnie jechać do Meteory, to zaczynała pracę. I z czym mi się kojarzy, kojarzą Saloniki? Na pewno, w ogóle nie tak, ja u niej spałam, było bardzo fajnie, bo oddała mi swój pokój, wygodne łóżko, było mega fajnie i też super ma rodzinę, bardzo przyjazną. A to, co pamiętam w Salonikach, to na pewno najlepszy deser orzechowo-czekolady, jaki w życiu jadłam, wspominałam Wam o nim w jednym z odcinków. Oprócz tego zjadłam tam pyszną taką tahino pite, czyli słodką bułkę z tahini. Była cudowna i potem w innych miastach pytałam się o ten produkt, ale nigdzie go nie znalazłam. Ale właśnie byłam sobie w Salonikach z Eleni, jeździłyśmy na skuterze, ona prowadziła, ja bez kasku, bo nie było dla mnie, ale na szczęście nic się nie stało. Po kilku dniach właśnie pojechałam do Meteory. Udało mi się znaleźć fajny hostel. Jak tam przyjechałam, to okazało się, że właśnie w moim pokoju już jest jedna osoba. Nie było jej w środku, ale po prostu zauważyłam rzeczy. Potem wybrałam się na jakiś spacer. Ogólnie Meteora słynie z pięknych kamiennych skał. Kamiennych skał. Ale także właśnie z klasztorów skalnych. I ja następnego dnia właśnie miałam autobusem się wybrać, pozwiedzać wszystkie te miejsca. Dlatego też wieczorem wybrałam się na spacer, ale jakoś tak szłam się, powspinałam trochę i doszłam do jakiegoś klasztoru. Akurat mieli go zamykać, ale zdążyłam jeszcze zobaczyć kilka rzeczy. Jednak bardzo się rozpadało. Ja miałam kurtkę przeciwdeszczową, ale buty niezbyt były odpowiednie. Wprawdzie adidasy, wygodne, ale takie z siateczką jakby do biegania. Oczywiście całe przemokły, tak samo jak moje spodnie. Ja w tę ulewę starałam się iść sprawnie, ale też ostrożnie, żeby czasem nie ześliznąć się w błocie na dół albo nie poślizgnąć na jakiejś skale. Na szczęście dotarłam bezpiecznie do hostelu. Okazało się, że nie tylko ja zmokłam, bo w moim pokoju była dziewczyna, właśnie Jesień, która miała identyczną sytuację jak ja. Wybrała się na spacer, miała niezbyt przeciwdeszczowe buty i cała zmokła. Co się potem okazało, obie tylko miałyśmy jedną parę butów właśnie adidasów, a tak to sandały, więc obawiałyśmy się, że jak następnego dnia będzie padać deszcz, to no nie będziemy miały czego ubrać. Na szczęście właściciele dali nam taką forelkę i wysuszyłyśmy nasze rzeczy. Na następny dzień już nie padało i razem rano poszłyśmy na zwiedzanie klasztorów, kupiłyśmy bilet, tam jeździliśmy autobusami i już super była pogoda. Potem właśnie już każda z nas pojechała w swoją stronę, ja do Aten, a Jensień do Salonik. Ogólnie sytuacja wyglądała z Jensień tak, że ona jest z Tajwanu, nie wiem, przyleciała do Europy na podróż na kilka tygodni i miała kupiony bilet właśnie z Tajwanu do Aten, a potem powrotny z Berlina. I pomiędzy nie wiedziała, co będzie robić. Stwierdziła, że nic nie planuje, tylko będzie właśnie spała w hostelach, pozna różnych ludzi i będzie się pytać ich o rekomendacje, polecenia, po prostu jakie miejsca i kraje warto zwiedzić. I tak właśnie też trafiła do Meteory. Następnie miała jechać do Salonik, a stamtąd autobusem do Bułgarii. Ale jak już była w Salonikach, no to jest rzut beretem do Turcji. I mówię właśnie jako największa miłośniczka Turcji, że no może byś do Turcji pojechała, to taki piękny kraj, ja Ci bardzo polecam, że warto, abyś zobaczyła. Ona sobie posprawdza w internecie i mówi, Ania, no faktycznie, bardzo ładne miejsce. Oczywiście nie namawiałam jej tylko na przyjazd do Turcji, ale także do Polski, ponieważ planowała i tak odwiedzić Berlin i Pragę, więc mówię, to też Polska jest bardzo blisko, że chętnie przyjedź, że Kraków jest taki piękny, bardzo turystyczny, ale odwiedź mnie też we Wrocławiu. No i ja jej rzuciłam takie luźne pomysły i tak jak wspominałam wcześniej, każdy pojechał w swoją stronę, ale potem okazało się, że nie pojechała jednak do Bułgarii Jensień, tylko wybrała się do Turcji. Spędziła nawet dość dużo czasu, bardzo jej się spodobało, zakochała się w Stambule, zesznurkowała,
w pewnych miejscach i bardzo się cieszyła z tego wyboru. Potem przyjechała też do Polski. Najpierw kilka dni spędziła w Krakowie, a potem była u mnie w Wrocławiu. Spędziłyśmy razem super czas. Zabrałam ją na pyszne pierogi, pączki ze starej pączkarni. Pierwszy raz pływała też na kajakach. A wisienką na torcie miał być zachód słońca na Odrze. No niestety okazało się, że słońce zasłaniały drzewa. Chciałyśmy pobiec jakoś tak za te drzewa, aby je ominąć. Niestety już nie zdążyłyśmy, ale jak wróciłyśmy już z powrotem nad rzekę, to było piękne niebo takie po zachodzie i było super cudownie. Ogólnie historia jest niesamowita, ponieważ to była moja luźna taka propozycja. No chciałam, żeby jesień przyjechała, ale wiedziałam też, że ma inne plany i tak nie spodziewałam się, że jednak z tego skorzysta, ale bardzo się z tego cieszę. Do dzisiaj mamy ze sobą kontakt. Ostatnio ona do mnie pisała o pyta się, jak wygląda święto zmarłych w Polsce, ponieważ też ma zamiar prowadzić podcast o tajwańskiej kulturze i mieli właśnie opowiadać o duchach i chyba chcieli przytoczyć historię, takie tradycje z innych krajów. No ogólnie jej się też bardzo lubiła pisać i wiersze i okazało się też, że pisze książkę i jeden rozdział będzie związany z naszym spotkaniem, więc bardzo się cieszę. Pewnie to będzie po chińsku, ale i tak super historia. Kolejna osoba to Lidia. Lidię poznałam w Maroku rok temu. No, w październiku, nie rok. I tak większość podróży spędziłam z Mieszkiem, ale ostatnie dni byłam sama i postanowiłam wybrać się na Saharę na wycieczkę zorganizowaną. Wjechaliśmy tam busem, który był pełny. Akurat tak się złożyło, że większość osób było razem. Dosłownie kilka osób wybrało się samemu. Pamiętam, że na pierwszym przystanku poszłam do toalety, w której tam drzwi się nie domykały, to przytrzymałam jej jednej dziewczynie, też trzymałam jej plecak. Jak ona skorzystała, potem ona wyszła i się zamieniłyśmy i się ona odwdzięczyła. Okazało się, że właśnie to była Lidia. Ogólnie Lidia pierwszy raz była sama w podróży, zawsze jeździła z kimś, ale to nie był jej pierwszy raz właśnie w Maroko. Tak właśnie na którymś przystanku zaczęłyśmy ze sobą rozmawiać i tak się połączyłyśmy, trzymałyśmy się we trójkę razem. Była jeszcze Jura, o której więcej w kolejnej historii. No i ta ogólnie Lidia nie czuła się zbyt pewnie w języku angielskim. Często rozmawiałaś po hiszpańsku, to znaczy ona mówiła coś po hiszpańsku i odpowiadała albo po angielsku, albo takim włamanym hiszpańskim w czasie przyszłym, przeszłym, w czasie teraźniejszym, bo niestety przyszły i przeszły zapomniałam, ale udawało nam się dogadać, ale też dogadywałyśmy się bez słów, całą drogę przegadałyśmy, na każdym postoju byłyśmy razem, planowałyśmy co zjemy, co będziemy robić, ogólnie zachwycałyśmy się Maroko, kuchnią, widokami, no ogólnie no, trzymałyśmy się z tą Jurą i tak trochę jej pilnowałyśmy. Wydawała nam się taka bardzo miła, grzeczna, ale no, bałyśmy się, że te różnice kulturowe, że może być po prostu zbyt ufna, więc jej pilnowałyśmy, ale wszystko we trójkę się trzymałyśmy, czy właśnie w hotelu, czy potem na Saharze też miałyśmy razem swój namiot. No i tak w drodze powrotnej, jak już jechałyśmy do Marrakeszu, to wspomniałam ją, że to jest moja ostatnia noc, jej też była. No, ale że mam ten mój hostel, taki jest dosyć głośny i słaby. I też gorąco tam w środku było. Lidia zaproponowała, abym zatrzymała się w jej hostelu, który był bardzo piękny i taki trochę ekskluzywny nawet. Ja zobaczyłam zdjęcia i stwierdziłam, że w sumie, no czemu nie, to jest moja ostatnia noc, mogę zaszaleć, mogę w końcu się wyspać, no bo w tym hostelu poprzednim to spałam tylko jedną noc przed wyjazdem do Sahary i było, no nie zmrużyłam oka przez te sytuacje, przez te warunki. No i stwierdziłam, że ostatni raz przed lotem to muszę się wyspać. I tak po przyjeździe do Marrakeszu poszłyśmy do jej hostelu. Ja, okazało się, że mam wolne miejsce, ja zarezerwowałam ją, ale musiałam się wrócić do mojego, tego pierwszego hostelu. Poszłam tam na nogach, a potem jak wziąłem już plecak, to stwierdziłam, że wezmę taksówkę. Niestety taksówkarz nie za bardzo wiedział, jak tu jechać. Krążyliśmy, w końcu mnie wysadził. Ja nie wiedziałam, jak mam dojść. Rozładował mi się telefon, nie mogłam sprawdzić drogi.
w internecie. Dodatkowo co chwilę zapominałam, jaka ta nazwa hostelu była, ale w końcu po jakichś 2 godzinach dotarłam i zjadłyśmy pyszną kolację, potem śniadanie w towarzystwie, znaczy obok basenu, były tam takie typowe marokańskie płytki, więc mega, czułam się jak księżniczka i fajnie zakończyłyśmy pobyt, ale to nie koniec mojej historii z Lidią, ponieważ okazało się, że właśnie Lidia mieszkała w Maladze, a ja na samym początku mojego pobytu w Maroko zamówiłam bilety do Malagi na koniec następnego miesiąca i tak, mimo że w międzyczasie Lidia wróciła do Sewilli, to udało nam się spotkać w Maladze, ona specjalnie przyjechała, poszliśmy do wegańskiej restauracji, ze względu na mnie. Lidia tam po raz pierwszy, w ogóle była po raz pierwszy w wegańskiej restauracji i nie wiedziała, co tam mówić, ale kelner jej polecił jackfruita, ponieważ przypomina on smak mięsa. I do picia wzięłyśmy mój ulubiony napój, Fritz Mate. To jest taki gazowany napój na bazie yerba mate. Kelner był bardzo zaskoczony, bo stwierdził, że jestem pierwszą osobą, oprócz niego, który lubi ten napój. No i tak od słowa do słowa okazało się, że pan jest z Polski, że całą rodziną wyjechali do Malagi, rzucili życie w Warszawie i otworzyli swoją własną wegańską restaurację. W Maladze było super i tak samo jedzenie Lidii posmakowało, napój niestety nie. To tak samo w sumie jak ostatnio się wybrałyśmy na suszy wegańskie i Nicole nie posmakował yerba mate. Pozdrawiam Cię, Nicole. Ogólnie to ten napój jest dosyć specyficzny, trzeba do niego przywyknąć. Ja za pierwszym razem też nie zapałam miłością, ale potem to już była miłość od drugiego wejrzenia, a raczej posmakowania. I tak się śmieję, że nie piję alkoholu, kawy, nie palę papierosów, nie mięsa, ale piję yerba mate, Fritz mate, bo nie piję takiej tradycyjnej herbaty, tylko bardziej taki napój gazowany, który ma dużo cukru, kofeiny i to jest jedyna taka niezdrowa rzecz, którą spożywam. A z samą Lidią do tej pory mamy kontakt, no i mam nadzieję, że się zobaczymy. Ogólnie bardzo często wspominam Maroko i pewnie może tam wrócimy, może nawet razem. I na koniec opowieść o Jurze. Jak już Wam wspominałam, poznałam ją na wycieczce do Sahary. Jura jest w Korei Południowej i tak z Lidią i Jurą tworzyłyśmy takie trio. Każda z innego kraju i podróżująca sama. Jura, będąc właśnie z Korei Południowej, wniosła dużo świeżości, ponieważ te kulturowe rzeczy były bardzo widoczne, a ona była taka naprawdę mistrzem wyszukiwania tanich restauracji. Raz zatrzymaliśmy się na zwiedzanie takiej osady, obok było muzeum, a obok muzeum restauracji i tam mieliśmy całą grupę się wybrać. Oczywiście okazało się, że ta restauracja była bardzo droga, no i my stwierdziliśmy, że no nie chcemy jeść w tym miejscu, ponieważ oczywiście to jest bardzo drogo, a po drugie też mieliśmy ograniczone fundusze. Powiedziano nam, że w ramach naszej wycieczki płacimy za nią i tam jest liczone w to pożywienie, więc też nie brałyśmy dużo pieniędzy ze sobą. Na pustynię, bo stwierdziliśmy, po co mi pieniądze, na pustynię jeszcze w Kubie. No i, ale w trakcie okazało się, że chodziło o to, że te posiłki na Saharze będzie liczone, że w drodze to będziemy musieli sami sobie płacić, ale też zatrzymywaliśmy się na takie dodatkowe atrakcje, które były dodatkowo płatne. Więc też musiałyśmy pilnować tych pieniędzy, ale wyszłyśmy z tej długiej restauracji i obok niedalekiej odległości okazało się, że jest fajna restauracja. Nie dość, że było 3 razy taniej, jedzenie pyszne, to jeszcze dzięki Jurze dostaliśmy darmowy deser oraz herbatkę. Jura oczywiście też dba o to, abyśmy miały piękne, pamiątkowe zdjęcia. Sama robiła ich bardzo dużo, pozowała i uczyła nas, jak to robić. Ja już od kilku osób z Azji słyszałam, że jeżeli są na wycieczce i chcą poprosić kogoś o zrobienie zdjęcia, to wolą, aby nie była to osoba z Europy, tylko z Azji, ponieważ my nie robimy ładnych zdjęć, ale powiem Wam, że coś w tym może być, bo i Jean, i Jensen, i właśnie Jura robili piękne zdjęcia i też bardzo ładnie wychodzili na zdjęciach. Więc myślę, że na takie korepetycje mogłabym się zapisać. Ogólnie też Jura była bardzo kontaktowa, z każdym rozmawiała i miała się targować. Kupiła bardzo fajne pamiątki w super cenie. Nauczyła się też kilku zwrotów po arabsku. Jedna taka była rzecz, że często miejscowe osoby wołali za nią, że jest z Chin. Ona nie była z tego kraju i też ją to bardzo raniło, że
ludzie o tym posądzają. W sensie nie była zła o to, że myślą, że jest skin, no bo skąd mogą wiedzieć, ale jak im mówiła, że nie jestem skin, jestem z Korei, to oni tak mówią, a Chiny to jest jedno, to są. No troszkę jej było z tym przykro, ale ogólnie bardzo świetnie się bawiłyśmy razem, dużo rozmawiałyśmy, potem w noc tej na Saharze to razem oglądałyśmy gwiazdy, potem Jura śpiewała, zrobił sobie nam karaoke piosenek koreańskich i to było super, bo bardzo w ogóle się nie wstydziła śpiewać. Bardzo fajnie, my piliśmy herbatę, oglądaliśmy gwiazdy, następny dzień mieliśmy rano wstać i wybrać się na wschód słońca. Lidia została na dole, a my z Jurą chciałyśmy się wspiąć na pustyni, na taki wysoki punkt, żeby pięknie widzieć cały zachód słońca, wschód słońca. Bardzo nam na tym zależało, no ale okazało się, że to nie było takie łatwe i ta sztuka nam się nie udała. Nie zdążyliśmy wejść wystarczająco wysoko. Potem okazało się, że przy naszych namiotach, tam gdzie została Lidia, było pięknie wszystko widać. Ale no, najważniejsze, że spędziłyśmy super czas i mamy też ładne zdjęcia. A na wschód słońca się jeszcze kiedyś wróci. No mam nadzieję, że właśnie na Saharę jeszcze pojadę i też cieszę się, że tam byłam, bo poznałam i Jurę, i Lidię i z nimi ten wyjazd był super. Jeszcze, no oczywiście byłby fajny i tak, ale z nimi to było 100 razy lepiej. I ogólnie to tyle, jeżeli chodzi o historię, o znajomości, które zawarłam w czasie takich samotnych podróży. Mam nadzieję, że przypadły one Wam do gustu. Może dzięki temu zachęcę Was, aby od czasu do czasu wyjechać gdzieś w pojedynkę, ale jak sami też widzicie, te podróże samotne właśnie nie wiążą się z samotnością. Mam też taki plan, że chciałabym z częścią z tych osób porozmawiać, przeprowadzić rozmowy i tak nagrać je w wersji, w postaci podcastu. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Oczywiście my byśmy rozmawiali po angielsku, ale może udałoby się stworzyć jakiś transkrypt. W sumie nie wiem jeszcze, jak to rozwiąza technicznie, ale pewnie coś się wymyśli. Dziękuję Wam za wysłuchanie odcinka numer 19. Zapraszam Was na kolejny w piątek. Pa!